w styczniu 2014 roku w ciągu 26 godzin. Proszę zauważyć, to Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska, która w zamrażarkach trzyma ustawy po 2 lata, po 3 lata, w końcu nie znajdują miejsca w debatach sejmowych, tutaj w ciągu 26 godzin doprowadziła do czego? Do tego, że zabrano niezgodnie z konstytucją, łamiąc konstytucję, polskim lasom państwowym pieniądze na ich działalność gospodarczą. Zabrano im w roku 2014 800 milionów złotych, w roku 2015 800 milionów złotych, a od roku 2016 będą polskie lasy państwowe płaciły 2% od przychodu, obojętnie czy będą dochodowe czy niedochodowe. Co to jest te 800 milionów złotych w skali rocznej zabrane? To jest skumulowany zysk polskich lasów państwowych, skumulowany zysk przeznaczany na działalność gospodarczą w okresie 10-letnim, podkreślam, w okresie 10-letnim, który znajduje się na funduszu leśnym. No i oczywiście na funduszach tych nadleśnictw, które są dochodowe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że polskie lasy państwowe to jest ta super dobra organizacja, która zarządza lasami o powierzchni 7,5 miliona hektarów, ale w jaki sposób? W ten sposób, że jest podział na nadleśnictwa. Tych nadleśnictw jest 430, około 430. I część z tych nadleśnictw jest dochodowa, bo ma dobre, stare drzewostany posadzone jeszcze, powiedzmy, przed wojną, czy też po wojnie. Natomiast pozostałe lasy to są lasy deficytowe, które mają młodsze drzewostany i one muszą ponosić koszty, ale nie mają przychodów. W związku z tym nadleśnictwa dochodowe ze sprzedaży drewna poprzez fundusz leśny dają na możliwość utrzymania nadleśnictwom deficytowym. I co zrobiono? Zabrano te pieniądze na działalność gospodarczą. Co to jest? To jest nic innego jak doprowadzenie do bankructwa. No, przynajmniej w pierwszym części około połowy nadleśnictw. A połowa nadleśnictw to są miliony hektarów. I co się robi z bankrutem? I to Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe przyćwiczyło wielokrotnie. No po prostu bankruta się sprzedaje. A kto kupuje bankruta? Ten, kto ma więcej pieniędzy. No nie Polacy, tylko ci, którzy mają więcej pieniędzy. Siła nabywcza pensji, no obywatela Niemiec, obywatela Holandii, obywatela Francji jest zdecydowanie wyższa od siły nabywczej Polaka. Więc co się, ta ziemia stanie się łupem. Łupem ludzi, którzy mają pieniądze papierowe. Papierowe w Unii Europejskiej, nie tylko w Unii Europejskiej, gdyż wolny obrót ziemią obowiązuje również w układzie światowym. A równocześnie jest ogromne zainteresowanie ziemią. Ziemia jest w tej chwili strategicznym zasobem. I ten strategiczny zasób z punktu widzenia dobrze funkcjonującego państwa jest ważny, jak również ten strategiczny zasób jest niezwykle atrakcyjny z punktu widzenia kapitału spekulacyjnego. Inwestowanie w ziemię. Inwestowanie w ziemię w terenach szczególnie dobrze rozwiniętych gospodarczo, a Polska należy do takich terenów. A Polska jest jeszcze z jednej strony niezwykle atrakcyjna. Dlaczego? Dlatego, że pod tymi lasami znajdują się strategiczne zasoby energetyczne, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz łupkowy, ogromne zasoby geotermalne. No to jest, no to strategia rozwoju poszczególnych państw opiera się na zasobach energetycznych. I teraz ten nabywca, który kupi, i oni są tym mocno zainteresowani, żeby kupić 20, 50, 100 tysięcy hektarów, no ma w przyszłości szansę, prawda, to jest tylko jeden ruch, zmienić prawo geologiczne i uwłaszczyć się nad tym, co jest pod ziemią. A więc, szanowni państwo, drogi ojcze, sytuacja jest niezwykle niebezpieczna. I proszę sobie wyobrazić, że na ten temat nie można przeprowadzić debaty w Sejmie. Mimo żeśmy złożyli 2 miliony podpisów 15 miesięcy temu, ten raz dochodzimy do 2 800 tysięcy podpisów. Ludzie, którzy protestują przeciwko temu, domagają się debaty i domagają się referendum, koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego twierdzi, że nie postawi tego pod debatę. No,
jak to rozumieć? Czyli oni chcą za wszelką cenę doprowadzić do destabilizacji i do uruchomienia pewnego domina w zakresie sprzedaży polskiej ziemi leśnej. Oczywiście przy rolnej, tak jak już powiedziałem, społeczeństwo jest dosyć mocno poinformowane, to się robi różnego rodzaju ruchy pozorne. Sytuacja jest niezwykle, niezwykle niebezpieczna. Proszę ojca, polska ziemia leśna staje się jest zupełnym łupem, jest zupełnie bezbronna. A to są tereny wiejskie. I znowu, gdybym mógł powrócić do sprawy tego unikatu polskich lasów państwowych, wzór dla całego świata w zakresie tej koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli korzystania z zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka, dla tworzenia miejsc pracy, po to, żeby tych zasobów było więcej. A więc typowy przykład zrównoważonego rozwoju. Wzór dla świata. Nagroda UNESCO w roku 2013 właśnie za to, że Polacy tak świetnie zorganizowali sobie te polskie lasy państwowe. I te polskie lasy państwowe, które powinno się w tej chwili wykorzystać w świetle prawa chociażby unijnego, w świetle tych koncepcji o zrównoważonym rozwoju, jak również w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka, który wyraźnie wskazuje, w jaki sposób ratować układ bezpieczeństwa między innymi żywnościowego poprzez właśnie stymulację rozwoju terenów wiejskich, te lasy państwowe powinny stymulować rozwój terenów wiejskich, tworzyć miejsca pracy, stymulować tworzenie miejsc pracy w terenach wiejskich. I co robi koalicja rządząca PO-PSL? Koalicja rządząca PO-PSL zabiera miast wykorzystać te lasy do rozwoju, miast wtopić się w tą politykę zrównoważonego rozwoju Europy, gdzie Polska jest wzorem tutaj, miast skorzystać z wytycznych encykliki Ojca Świętego, postanowiła zabrać te grosze, w gruncie rzeczy, małe pieniądze polskim lasom państwowym po to, żeby je zdestabilizować. I to mówię z pełną odpowiedzialnością, celowo zdestabilizować. Dlaczego? No chociażby taki przykład. Jak zabierano pieniądze polskim lasom państwowym, pan premier Tusk powiedział, że te pieniądze pójdą na budowę dróg powiatowych. 800 milionów złotych zabrano lasom państwowym, notabene, które również budowały drogi powiatowe przy współpracy samorządami terytorialnymi, ale zabrano im te pieniądze, zabrano możliwość wszelkich inwestycji. Te pieniądze teoretycznie powinny być funduszem celowym, wpłynęły do funduszu. No i teraz się pytamy, my jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, które drogi zostały zbudowane z tego funduszu celowego? Okazuje się, że nie ma takiej odpowiedzi. Mówią, pieniądze się rozpłynęły, gdzieś poszły, nie wiadomo gdzie, wpłynęły do budżetu. Proszę ojca, to jest łamanie ustawy budżetowej. Ja byłem ministrem, ja wiem, co to jest fundusz celowy, ale ta koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego nic sobie robi z prawa. W ogóle uważa, że w ogóle prawo jest niepotrzebne w tej chwili, gdyż no po co prawo, skoro państwa nie ma, a głównym celem koalicji rządzącej jest niszczenie państwa, prawda, gdzie nie będzie sędziego. Więc sytuacja jest naprawdę niezwykle, niezwykle niebezpieczna i tutaj no jedyna nadzieja, a te nadzieje zaczęły zamieniać się już rzeczywiście w fakty. No pierwsza rzecz, udało się jednak i to jest wielka szansa, że wybory wygrał pan dr Andrzej Duda. Jutro będzie zaprzysiężenie, jest prezydentem i on w tym programie wyraźnie mówił, lasy państwowe są perłą, która ma stymulować rozwój gospodarczy i tą organizację trzeba zachować. Z drugiej strony są wybory parlamentarne i to jest jedyna szansa, że Prawo i Sprawiedliwość osiągnie dobry wynik, gdyż w programie Prawa i Sprawiedliwości jest również zapisane, że lasy państwowe trzeba zachować w tej formie organizacyjnej, która w tej chwili jest, że to jest wielka szansa dla terenów wiejskich, dla tworzenia miejsc pracy, dla rozwoju, dla bezpieczeństwa również i ekologicznego i żywnościowego państwa. I to jest jedyna szansa, że rzeczywiście przejmiemy władzę. Mówię przejmiemy, gdyż dlatego, że jestem również członkiem Prawa i Sprawiedliwości i zaczniemy rządzić w interesie państwa i narodu. To, co się w tej chwili dzieje, proszę ojca, to jest wyraźnie zwijanie państwa, to jest niszczenie tego państwa, to jest stymulacja bezrobocia, stymulacja emigracji zarobkowej poza granice kraju, to jest naprawdę
zdrada interesów państwa. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. Bardzo proszę, żeby panowie z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego ewentualnie zaczęli ze mną dyskutować. Ale tą dyskusję możemy zrobić w Sejmie. Są podstawy ku temu. Jest prawie 2 miliony 800 tysięcy podpisów. Koalicja rządząca PO-PSL i odchodzący pan prezydent mówili o dialogu. Jak ten dialog wygląda? Ten dialog jest jednostronny. Z jednej strony my piszemy i składamy podpisy. Dzisiaj żeśmy również złożyli podpisy do pani marszałek Sejmu, a z drugiej strony jest odpowiedź nie i dezinformacja. Totalna dezinformacja, między innymi mówiąca, skalująca między innymi Prawo i Sprawiedliwość, ale w ten sposób taki bardzo mocno kłamliwy.